Nad północne wybrzeże Curaçao nadleciał śmigłowiec AW-139, by pomóc mężczyźnie, który wpadł do wody. Ratownik Phil wciągnął go na pokład, ale poszkodowany jest wyraźnie nerwowy. Coś było nie tak. On nie cieszył się z tego, że go uratowaliśmy. Jestem Phil, a to Thomas. Musimy pana ogrzać. Dobrze pan pływa. Dziękuję. Służyłem w wojsku. Mężczyzna wpadł do wody, łowiąc kraby. Jest pan rybakiem? Nie. Uciekłem ludziom, którzy zmuszali mnie do udziału w przemycie. Robiłem obrazy, w których oni ukrywali narkotyki i przemycali do Holandii. Dowiedzieliśmy się, że mężczyzna pochodzi z Ekwadoru, skąd został porwany na Curaçao i przetrzymywany przez 2 miesiące. Podjął próbę ucieczki. Zmuszali też ludzi do prostytucji. To mafia. Historia była bardzo zawiła i ciekawa. Śledzili mnie i porwali. Ale zdołałem im uciec. Podaj kartkę i długopis. To międzynarodowa grupa przestępcza. Wcześniej służyłem w ekwadorskiej armii. Mężczyzna nie ma przy sobie dokumentów i wciąż powtarza, jak znalazł się w wodzie. Byłem więziony przez 3 miesiące. Uciekłem 5 dni temu. Chcę wiedzieć, kiedy on wpadł do wody. Kiedy wpadł pan do wody? 30 minut temu, gdy ścigałem kraba. 30 minut przed naszym przylotem? Duża liczba szczegółów zazwyczaj ma na celu zamaskowanie prawdy. Tam mam wszystkie dowody. Widzi pan policję? Oni się panem zajmą. Poszedłem na policję dla turystów, ale mi nie pomogła. Moim zdaniem przebywał tu nielegalnie i bał się deportacji. Dlatego wymyślał powody, dla których był w Curaçao bez dokumentów. Teraz jest pan bezpieczny. Trafi pan do szpitala. Policja się panem zajmie. Dziękuję. Miał szczęście, że zdołaliśmy szybko wyciągnąć go z wody. Dziesięć minut więcej i mógłby mieć kłopoty.